feel your love. Siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj pokażę wam, jak zrobić sound w Blenderze. Jest to część pierwsza i w tej części pierwszej robimy kadłub. W następnej części będą skrzydła. No i tak, pierwsze co, to musicie tutaj kliknąć tym Blenderze w ten przycisk X i usunąć to light oraz tą kostkę. To jeszcze tam coś, nie wiem co ten jest. Tutaj musicie wtedy... Tutaj musi być na tej pozycji X. No i dobra. Najpierw wciśnijcie numpad 1, numpad 5 i tutaj X kliknijcie w tym Blenderze. No i ten Xik tutaj, o. Pierwsze co robimy, to dodajemy tak. Add, image, background. Oczywiście do tego blueprinta macie linka w opisie. No i dobra, będzie to dokładnie SoundBank 747400. I tutaj, idziemy tutaj w to O, dokładnie to. Robimy teraz tutaj tak. Unit Imperial, no i tak. No i tutaj dajemy, tutaj mamy coś takiego, image. No i teraz size musimy dać na 73 minimum. O, i musi być coś takiego. Jeżeli za dużo, to ja to powiększę. Tutaj add, mesh, no i cylinder. Tutaj musicie to obrócić. Ja to pokażę wam, jak zrobić. Wciskacie N, przycisk. Rotation X i 90. O. Dimensions Y. No i dajemy na 225. Nie tu, nie Y. 225. Nie. No to Z. 225. Ale teraz ty się trochę nam za duży zrobił, ten obrazek, i okej, trochę nam się ten blueprint za dużo zrobił. I teraz location, to tutaj Z to jest do góry, a Y to jest w prawo. Trochę za dużo to powiększyłem. To nie jest taki łatwy ten Blender. O, i musi być o coś takiego. Nie widzę prawie. Ej, gdzie to jest środek? I dobra, widzę. Także jak to mamy, no to teraz musicie okej. Teraz tutaj mam tą kreskę jakby. No i location Z i dajecie tu aż do dziobu. Jeśli klikacie w to, o, dokładnie. No i tutaj, o, to scale. Musicie scale, żeby tutaj tę skalę a była tego. No i dobra, teraz tutaj być to równowyśrodko. Boże, jaki ten Blender jest trudny. Oczywiście blueprinta musicie skonwertować za pomocą Gimpa lub czegoś tam jeszcze może być.
obojętnie tam co macie, Photoshopa czy też obojętnie już czego, nieważne. Edit undo może? Czy undo, bo o. I tak to musi więc mniej więcej wyglądać, o. Uff, to mi się coś nieco pomyliło, o. Dobra, ja sobie to przesunę, żeby mi łatwiej było, bo jeszcze tak się na Blenderze nie znam. No i dobra, jak widzicie, mamy coś takiego teraz. W następnym odcinku zajmiemy się skrzydłami. No i dobra, teraz czas na zrobienie ogona. Więc tak ciska, a teraz to klikamy na to. Klikamy na to, ściskamy Tab, Ctrl R i tutaj idzie ta żółta linia, przesuwamy aż do o, dotąd. Skrzydła będą trudne, widzowie. A dobra, S. Teraz G. O, dobra. Undo. Kale. G. O dobra, także mamy. Trochę tutaj to za późno. Dobra, a nic. Undo, undo, undo. 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 Ile jeszcze raz? Ile jeszcze? A, do... Czyli trochę dać. O. Scale, scale. G. G. Jak widzicie, o. Teraz to wygląda tak. Ściskamy Ctrl R. Znowu. Teraz tu gdzie cockpit. S. Czy undo możecie zawsze zrobić. S, scale, scale, G. G. O, i tutaj... Teraz trzeba będzie tutaj naprawić to. Undo, 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 ten film może trochę trwać długo.
To nie jest takie łatwe. Okej, także no. A już to było takie ładne. A już to takie ładne było, no. No okej. Mógłbym wam powiedzieć, że okej. Zobaczę jak to wygląda. Dobra. No to teraz. No to teraz. Świetny efekt. Ale jak naprawić ten przód? Teraz. Myślicie, tak jakby no. To. Tak jakby zrobić. N. Tu. A tab wyłączamy. Tutaj nie zrobiłem źle, wiedziałem co robiłem. Tutaj to ja widziałem co robiłem. Z90. Okej, Z. No i dobra, teraz. Teraz to jak widzicie, o. Tutaj musi to być, o. O, widzicie, teraz scale. I dobra, i robimy tutaj. No dobra. Tutaj no tak trochę bym. Powiedział. Z dałem na 0. No i dobra.
Tab. Ty scale musicie zrobić. O, no i powiem, że wygląda to świetnie. Także powiem wam to. Także uznajemy pierwszą część za ukończoną. Także nara, trzymajcie się, cześć, papa, do następnego odcinka. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem.